Co ty robisz? Zabijam potwory. Dwulicowa żmija ukatrpiona, można zająć się czymś nowym. No niestety nie trzeba było ze mną tutaj zaczynać. W ogóle, no tak sobie zajrzyjmy. Postacie, co tam ciekawego nam się nowego pojawiło? Sherrod. Okej. To się tajemniczy Melfie. Dobra. Keira. No tak. Okazało się, że Keira konsekwentnie manipulowała Wiedźminem. Tak jak mówiłem, dwulicowa żmija. Myślała, że w ogóle z nami tutaj wygra. No cóż, poniosła śmierć. Biedny Graham. Dokonał żywota. No, niestety nie udało się tego jeszcze gorzej zakończyć. Mówi się trudno. Teoretycznie mogłoby się stać tak, że na przykład zginąłby, nie ukończywszy tutaj zadania, nie ratując tej swojej ukochanej, ale i tak nie jest źle. Jedno nie żyje, drugie nie żyje, czarownica ubita. Z tym to jeszcze się na pewno nieraz spotkamy. No i Nobel. Okej, okay, postacie żeśmy sobie przejrzeli. Zobaczmy, co tam z alchemii nam się ewentualnie pojawiło. Wyprzony olej przeciwko insektoidom. Robimy sobie od razu ciach. Więcej tutaj nie mamy. Zerknijmy w zadania, ale chyba przejdziemy się tutaj do tego barona. Co? Jest na szósty poziom, my mamy dopiero ósmy. Tutaj co prawda mamy sporo jeszcze tego do zrobienia, ale pomalutku, powolutku, śladami Siri jeszcze sobie tutaj podrepczemy. Krwawy baron. Idź do kasztelu barona. To by się jeszcze po drodze gdzieś naprawić, ale chyba tam barona, z tego co pamiętam, jest kowal, a przynajmniej nie kowal, chyba kowal, albo zbrojmistrz. Także to się jeszcze naprawi. Okej. Nieźle. Sobie guli gula nie ma. Szczerze, nie chcę mi się już z nimi walczyć tutaj. Wolałbym sobie pójść. Da się polecieć stąd. Da się. Mimo tego, że są potwory na szczęście. Wieś. Mamy odkryty znacznik. Będzie szybciej znacznie. No i jesteśmy. Kasztel barona, zwanego krwawym baronem. Idziemy. Zadanie zaktualizowane. Odszukaj barona. No to lecimy. Ten, co wyrżnął ludzi barona. Sami się wyrżnęli. Ten kazał mi tutaj na miecz skakać. A ten co, nie boi się? A cóż tam we świecie słychać? No jak to co, nie wiecie? Ludzi barona wyżynam. A ciekawe, czy się całkiem zamknął? No patrz, co za... A to jedne, no, no. Nie, okej. To jest zamknięte. Dobra, nie będę się tutaj naprzykrzał. Lecimy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak tutaj tych ludzi żeśmy katrupili. O, co to?
Żona krwawego barona zaginęła. Coś mi się jakoś kojarzy. I córka. Na pewno dały deal. Kurde, nawet nic nie kupię, bo wszyscy się pochowali, ale numer. No tak, to są właśnie konsekwencje bycia złym. Kim tutaj mam walczyć? Gdzie tu ktoś jest? A, są ludzie. Na pewno. No, odmów się, ciach. No, chciałbyś. Tak to się skończy, skoro ja tutaj z nimi walczę. A mam z nim pogadać. Ciekawa sprawa. Tam, że się nie otworzy w ogóle. Jest jeszcze jakiś problem. Lecimy dalej. Idę sobie, a co to? Stać, kto idzie? Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. No to szukamy odważnego. Czy mnie tutaj broń mogę zabrać? Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Dobre i to. Gadamy. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. No, w sumie dobrze gada. Od dawna tu mieszkasz? Od urodzenia. Będzie. Czyli góra 20 lat, okej. Okay. Pewnie świetnie zaszkolicy. Jasne. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Czyli standardowe daj. No to zapytaj, czemu chcę nam pomóc? Czy coś jeszcze za tym się kryje? Nie wpuścili was przez to, coście zrobili w karczmie na rozstajach, nie? Tamtejszy karczmarz to mój szwagier. To będzie. A jak wyobrażenie naciągniesz, nie? Naciągniesz mnie. Jeśli jest inna droga, znajdę ją. Nie znajdziecie, albo i nie znajdziecie. Taki cwany. Zdaje ci inne wejście do kasztelu, albo wróć do starca, gdy zechce zapłacić za informację o przejściu do wrońców. Takie buty. No dobra, idę się najpierw rozejrzę. Tutaj nie wygląda to, żeby dało się jakoś wskoczyć. Nie widać tutaj żadnej magii, iluzji, ani nic sobie dało się tutaj wyciągnąć. Jest jeszcze jakiś chłopiec, też nie uciekł, da się z tym pogadać. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kilka. Coś jakieś takie zniszczone. Coś trzeba będzie chyba wrócić i sobie po prostu z nim pogadać, bo czasu szkoda. No, co jak myślicie? Jakieś inne wejście, to jakaś podziemia, czy co? Tutaj wszędzie
Pałki ponawijane. Ostroku. To jak spadnę, to jeszcze zginę. O, coś może będzie. Nic z tego, tu też nic nie widać. Czy zerknę tutaj pod ten zawalony most. Co tam się znajduje? Jakiś taki wjazd był do tego kasztelu, ale coś się stało. Nic tu się nie świeci. Nie widu, nie słychu, jak to mówią. No ale szybciej, kurdyś to jest. Niby wiedźmin. Ta się guzdra. Dawaj, dawaj, dawaj. Go, 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 go. Też chyba nic nie widać. Też nic. To dziadek może miał rację, że nie znajdę. Oho, mam. Dobra. Aha, dziadku. Nie, mi ci z kasy, naciągaczu wredny. To, że mi powiedziałeś. O, przy okazji coś znajdziemy. Co to było? A, baba wodna. Ała! Coś jest, czego się zablokował? Ciekawie, ale okej, też się przyda. O, ulepszony srebrny wiedźmińskiego cechu wilka. Elegancko. No to co, znowu nurkujemy, tak? Tu nie widać, żeby się dało gdzieś wejść. No nie. Jeszcze coś jest ciekawego. Pięknie. Bardzo ładnie. Światło. Muszę być blisko. Nie, tu nie ma światła. No, jak tędy przepłynąć? Da się jakoś głębiej zamurkować? Czarów w wodzie nie rzucę. Hmm.
Dnie. Coś może na się wejść, dobra. No właśnie. Niech nie mogę od razu wskoczyć. Geralt to taki złomiarz troszeczkę, nie? Coś się nawinie, to zwędzi, może później się przyda. Może ktoś jeszcze ten zechce za to zapłacić, nie? No dobra, czyli tutaj wleźliśmy sobie. No to co? Wyłazimy. Ciekawe, jak na nas zareagują tutaj w środku. Znowu by do nas chcieli ciachać. A, jest baron. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. No przynajmniej jeden, który myśli, nie? Nie jestem najemnikiem. Wiem, kim jesteś. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. No to dawaj. Lubię inteligentne postacie, które są teoretycznie rozmów. Jakieś tam złe, niedobre. Przynajmniej myśli. Gdzieś skoro dałem radę jego ludziom. Gorzałkę. To nie dałbym jemu. A nie, że bijmy go, bijmy go. Napijesz się. Dawaj tam. Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blarika. A, dobre. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Po co mi to mówisz? To ma być groźba? Ech, jednak nie jesteś taki bystry, jak mi się wydawało. Nie, jestem tylko wredny, chcę być. Nie, to nie groźba. Widzę, że muszę mówić wprost. Wiem, kogo szukasz. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony Bajen.